to fałszowanie pierw wyniku głosowania, tak zwana reasumpcja. Później to kłamstwo w żywe oczy, że było to rozwiązanie rekomendowane przez 5 prawników. Przecież oni z tych ekranów telewizora patrzą na was wszystkich i śmieją wam się w twarz. I pytają, i co nam zrobicie? A co zrobią, jeśli przegrają wybory, te, które będą za 2 lata? Czy oni z tych ekranów telewizji, sobie posłusznej telewizji, bo innej już nie będzie, znowu nie zaśmieją się nam w twarz? Czy nie naplują nam w twarz i powiedzą, nie, nas te wyniki nie interesują? Będzie reasumpcja głosowania całego narodu, tak długo będziemy to zmieniać, aż będą takie wyniki, jakie nam odpowiadają. Właściwie widać dzisiaj, że chyba są zdolni do wszystkiego. Będę najbliższe tygodnie przygotowywał taki projekt wspólnie ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. Projekt nie na kogo głosować, ale jak zabezpieczyć wybory w Polsce przed takim jawnym, ordynarnym fałszem, jaki ostatnio miał miejsce w Sejmie.